Przypomnienie wzorów wieta z części pierwszej. Jeśli tylko delta jest większa lub równa 0, to wówczas funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, dwa miejsca zerowe rzeczywiste, których suma to po prostu minus b dzielone przez a, a iloczyn to będzie c dzielone przez a. Jeśli tylko współczynnik a będzie równy 1, to wówczas te dwa wzory upraszczają się jeszcze bardziej. Mianowicie suma miejsc zerowych funkcji kwadratowej to po prostu przeciwny współczynnik do b, natomiast iloczyn to będzie wyraz wolny c. W pierwszym przykładzie mamy zbadać, jak parametr m wpływa na znaki dwóch różnych pierwiastków takiego oto trójmianu kwadratowego. Skoro mamy mieć dwa różne pierwiastki, a trójmian ma być kwadratowy, no to na wstępie mamy dwa warunki. Po pierwsze, m plus 1, czyli ten parametr a przy x do kwadratu, musi być różny od 1, aby to w ogóle był trójmian kwadratowy, co daje m różne od minus 1. Po drugie, skoro mamy mieć dwa różne miejsca zerowe, dwa różne pierwiastki, no to delta musi być większa od 0. Po uproszczeniu dostaniemy taki dwumian kwadratowy, m do kwadratu minus 8m. Po wyłączeniu m przed nawias dostaniemy postać iloczynową, z której odczytujemy miejsca zerowe 0 i 8. Stąd wykres naszej delty. Może od razu wykluczmy minus 1. I nasza delta jest dodatnia tutaj w tym obszarze na lewo od 0. Następnie będzie ujemna między 0 a 8. No i z powrotem na prawo od 8 jest dodatnia. Stąd delta jest większa od 0 w sumie takich trzech przedziałów. Nazwę ten zbiór D, tak jak dziedzina, to będzie wspólna dziedzina dla wszystkich podpunktów. W pierwszym podpunkcie pierwiastki naszego trójmianu mają mieć różne znaki, co ujmując najprościej oznacza, że ich iloczyn jest mniejszy od 0. Zatem z tego drugiego wzoru wieta mamy 1 dzielone przez m plus 1 mniejsze od 0, co oznacza, że mianownik, czyli m plus 1 jest mniejszy od 0, czyli m musi być mniejsze od minus 1. Uwzględniając naszą dziedzinę dostaniemy taki oto przedział. Jeśli m będą z przedziału od minus nieskończoności do minus 1, to nasz trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki o przeciwnych znakach. Przejdźmy do punktu B. Dwa pierwiastki będą dodatnie, jeśli ich iloczyn jest dodatni oraz jeśli suma również będzie dodatnia. Z iloczynem postępujemy analogicznie jak w punkcie A. Tym razem mamy przeciwny zwrot. To nam daje m większe od minus 1. Z kolei suma dwóch pierwiastków trójmianu kwadratowego ze wzoru wieta to jest minus b dzielone przez a, co daje taką nierówność wymierną, czyli taką. No i taką nierówność wymierną zamieniamy od razu na równoważną nierówność kwadratową. Wiadomo, o co chodzi. Iloraz dwóch liczb jest ujemny wtedy i tylko wtedy, kiedy iloczyn tych samych liczb jest ujemny. Któraś z nich musi być ujemna, a któraś dodatnia. Mamy zatem nierówność kwadratową, którą bardzo łatwo możemy rozwiązać. Mamy bowiem postać iloczynową, stąd miejsca zerowe to minus 1 i 2. Zatem z tego wykresu odczytujemy znaki. Znak ujemny będziemy mieć między miejscami zerowymi. Na zewnątrz wartości tego iloczynu są dodatnie. Stąd ta nierówność jest spełniona, jeśli m należy do przedziału otwartego od minus 1 do 2. Aby zakończyć zadanie, musimy wskazać część wspólną poszczególnych zbiorów. Najlepiej sobie wszystko narysować na jednej osi. Oto nasza dziedzina. No i teraz pierwsza nierówność z naszego układu, to jest m większe od minus 1, to nam daje taki przedział. Z kolei ta rozwiązana przed chwileczką to jest przedział od minus 1 do 2. Część wspólna tych zbiorów to jest ten malutki
przedzialik między minus 1 a 0. Oczywiście chodzi o przedział obustronnie otwarty. Rozwiązanie punktu C właściwie wynika już z poprzednich rozwiązań. Spójrzmy na dziedzinę. Tak się złożyło, że ten pierwszy przedział dawał nam dwa różne pierwiastki o przeciwnych znakach. Ten drugi gwarantował nam dwa różne pierwiastki dodatnie, zatem nie ma wyjścia w tym przedziale od ósemki na prawo. Musimy mieć dwa różne pierwiastki ujemne, ale rozwiążmy to od podstaw, tak jakbyśmy nie mieli tamtych podpunktów. Może tak nie do końca, bo tutaj już nie będę powtarzać. Iloczyn tych dwóch pierwiastków, czyli C dzielone przez A jest większe od zera, jeśli M jest większe od minus 1. Z kolei suma mniejsza od zera daje nam przeciwną nierówność niż przed chwileczką, niż w punkcie B, co prowadzi do takiej nierówności kwadratowej. Tym razem szukamy znaków dodatnich. Mamy je tutaj na zewnątrz miejsc zerowych. Zatem interesują nas te dwa przedziały. Przedział obustronnie otwarty od minus nieskończoności do minus 1 w sumie z przedziałem obustronnie otwartym od 2 do plus nieskończoności. Nanieśmy teraz zbiory rozwiązań na jedną oś. Najpierw dziedzina, teraz pierwsza nierówność i druga nierówność. Częścią wspólną tych zbiorów jest przedział, tak jak to można było już wcześniej zauważyć, od ósemki do plus nieskończoności. Przekonajmy się jeszcze, że to faktycznie tak będzie, jak nam wyszło. Dla m równego minus 5 mamy taką parabolę. Widać, że mamy dwa miejsca zerowe o różnych znakach. Zwiększając m aż do wartości minus 1, powodujemy, że ta parabola zaczyna się rozszerzać, aż dojdziemy do zabronionej wartości m równej minus 1, kiedy dostaniemy już nie parabolą, tylko prostą o równaniu y równa się minus 3x plus 1. Po przekroczeniu tej jedynki dostaniemy parabolę, ale tym razem już uśmiechniętą, współczynnik a jest dodatni. Stąd gdzieś tam daleko jest drugie miejsce zerowe. Teraz widać oba, no i są to miejsca zerowe dodatnie. Zatem dla m większego od minus 1, ale mniejszego od zera mamy dwa miejsca zerowe dodatnie, dwa dodatnie pierwiastki. Jak podstawimy za m 0, to dostaniemy deltę równą 0 i 1 pierwiastek. Po przekroczeniu zera delta staje się ujemna, pierwiastków nie ma. Zwiększamy m aż do wartości 8, co spowoduje, że delta z powrotem przyjmie wartość 0 i pojawia się jeden ujemny pierwiastek. Po przekroczeniu tej wartości, po zwiększeniu m, dostaniemy dwa różne pierwiastki ujemne. W drugim przykładzie mamy wskazać takie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy zmienny x ma pierwiastki rzeczywiste takie, że suma ich kwadratów jest mniejsza od ich sumy. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma tutaj żądania, aby te dwa pierwiastki były różne. Zatem przyjmujemy na wstępie, że delta może być większa lub równa 0. Traktując przypadek delty równej 0 jako dający dwa pierwiastki o takiej samej wartości. Ten drugi warunek, ta druga nierówność to wprost przepisana treść zadania. Suma kwadratów pierwiastków jest mniejsza od ich sumy. Najpierw zajmujemy się deltą. Po przekształceniach dostaniemy m do kwadratu minus 6m plus 1. Obliczamy zatem deltę z delty, delta m, co daje 32. W tej sytuacji dostaniemy m1 jako 3 minus 2 pierwiastki z 2 i m2, 3 plus 2 pierwiastki z 2. Zaszkicujmy sobie wykres naszej delty. To będzie parabola skierowana ramionami ku górze. Nas interesuje taki zakres parametru m, który gwarantuje nam deltę dodatnią lub równą 0. Tak będzie oczywiście tutaj na lewo od m1, łącznie z m1, no i potem na prawo od m2, oczywiście łącznie z m2. Pomiędzy m1 i m2 delta jest ujemna, stąd brak pierwiastków naszego trójmianu.
Oto rozwiązanie pierwszego warunku, warunku z deltą. Przechodzimy do drugiego kluczowego warunku, w którym zastosujemy wzory Wieta. Na początek zapisujemy to wyrażenie w taki sposób, aby wystąpiła tam suma pierwiastków i ich iloczyn. No i teraz z uwagi na to, że a jest równe 1, mamy bardzo prostą sytuację. Iloczyn pierwiastków to będzie c dzielone przez a, czyli c. Natomiast suma pierwiastków to będzie po prostu minus b. Po podstawieniu dostaniemy takie wyrażenie, które upraszcza się znacznie, bo dostaniemy takie niepełne wyrażenie kwadratowe. Po wyłączeniu m przed nawias dostaniemy postać iloczynową, z której bez problemu odczytujemy pierwiastki, miejsca zerowe. To będzie 0 i 3. Zatem wykres tego wyrażenia wygląda tak. Nas interesują takie m-y, które dadzą nam ujemną wartość tego wyrażenia. No to tutaj mamy wartość dodatnią. Ujemna będzie pomiędzy miejscami zerowymi, czyli tutaj w tym przedziale. Po przekroczeniu trójki wartość tego wyrażenia z powrotem jest dodatnia. Stąd takie rozwiązanie drugiego kluczowego warunku. Nanieśmy oba zbiory rozwiązania obu nierówności na jedną oś. Najpierw dziedzina, teraz druga nierówność. Widać, że część wspólna obu zbiorów to będzie ten malutki przedział, lewostronnie otwarty, prawostronnie domknięty. Stąd takie rozwiązanie naszego zadania. Spójrzmy teraz nieco bliżej na nasz trójmian i zobaczmy, co się stanie, jeśli będziemy zmieniać m. Dla m równego minus 1 widać ewidentnie, że nierówność nie zachodzi, ta kluczowa nierówność, ponieważ jeden z pierwiastków jest ujemny, stąd stosunkowo niska wartość prawej strony sumy pierwiastków. Natomiast suma kwadratów tych pierwiastków jest duża, mamy tutaj ponad 2 do kwadratu, no a ten lewy ujemny pierwiastek, przecież podniesiony do kwadratu, da wartość dodatnią. Teraz zwiększmy parametr m. No i takim kluczowym momentem jest m równe 0. Tutaj dzieje się coś takiego, że jedno z miejsc zerowych, to ujemne, przestaje być ujemne, już tutaj jest równe 0, przechodzi na dodatnią stronę. Z kolei to drugie miejsce zerowe, to większe, przestaje być większe od jedynki. Tutaj akurat jest równe 1. No i w tym akurat przypadku mamy 0 plus 1 po prawej stronie, czyli 1. Natomiast suma kwadratów to też będzie 1, stąd lewa strona i prawa strona naszej kluczowej nierówności są tutaj sobie równe. Jeśli teraz zwiększymy m, no to oba dodatnie pierwiastki naszego trójmianu są liczbami z przedziału od 0 do 1. Możemy pomyśleć, że to są ułamki, chociaż niekoniecznie to są liczby wymierne. W każdym razie ich suma na pewno będzie dodatnia. No ale ponieważ to są liczby mniejsze od jedynki, więc kwadraty tych pierwiastków będą mniejsze od samych pierwiastków. Prawda? Jak podniesiemy sobie na przykład jedną drugą do kwadratu, to otrzymamy 1/4, czyli podnoszenie do kwadratu liczby z przedziału od 0 do 1 zmniejsza wartość tej liczby. Stąd tutaj już widać, że nasza kluczowa nierówność zajdzie. Suma kwadratów pierwiastków faktycznie jest mniejsza od sumy tych pierwiastków. To się skończy wtedy, kiedy delta przestanie być dodatnia lub równa 0. Jeśli osiągniemy wartość m równą 3 minus 2 pierwiastki z 2, to wówczas delta będzie równa 0. To będzie w okolicach 0,17, troszeczkę więcej. W każdym razie zwiększając m o 1/100 już spowodujemy, że delta będzie ujemna i zabraknie nam miejsc zerowych. Właśnie pokazałem przedział, ten, który otrzymaliśmy w rozwiązaniu. Jeśli teraz zwiększymy m nieco bardziej, do wartości 3 plus 2 pierwiastki z 2, to będzie około 5,83. No to delta z powrotem stanie się dodatnia, dostaniemy dwa różne pierwiastki, no ale te pierwiastki są ujemne, więc prawa strona naszej kluczowej nierówności jest ujemna, stąd oczywiście nasza nierówność tutaj nie zajdzie.
kolejnym przykładzie mamy wskazać taką wartość parametru m, dla których suma kwadratów pierwiastków widocznego tutaj trójmianu zmiennej x osiąga najmniejszą możliwą wartość. Zatem po pierwsze delta musi być większa bądź równa 0, aby nasz trójmian w ogóle miał pierwiastki rzeczywiste, a po drugie mamy wskazać takie m, aby suma kwadratów tych istniejących rzeczywistych pierwiastków była możliwie najmniejsza. Zaczynamy od delty, która ma tutaj szczególnie prostą postać, ponieważ to jest po prostu m minus 2 do kwadratu, zatem dla każdego m należącego do zbioru liczb rzeczywistych delta jest większa bądź równa 0, czyli trójmian zawsze ma pierwiastki rzeczywiste. Tutaj na moment warto się zatrzymać i zastanowić, czy przypadek delty równej 0 jest dopuszczalny. Jest dopuszczalny, ponieważ w treści zadania nie ma zastrzeżenia, żeby te pierwiastki były różne. Możemy zatem przyjąć przypadek delty równej 0, która daje dwa równe pierwiastki. Zabierzmy się teraz za sumę kwadratów. To zamieniamy na takie wyrażenie, które zawiera sumę i iloczyn pierwiastków. Również tutaj mamy szczególnie prostą postać, ponieważ a jest równe 1, zatem suma pierwiastków to po prostu minus b, natomiast iloczyn to po prostu c. Po podstawieniu i przekształceniach dostaniemy takie wyrażenie kwadratowe zmiennej m, które opisuje sumę kwadratów pierwiastków naszego trójmianu. Skoro tak, skoro to wyrażenie jest kwadratowe i ten współczynnik przy m do kwadratu jest dodatni, to wykresem tego wyrażenia jest parabola z ramionami skierowanymi ku górze, no i najmniejszą wartość otrzymamy w wierzchołku. Wystarczy zatem obliczyć pierwszą współrzędną wierzchołka, chciałem powiedzieć x-ową, ale oczywiście chodzi o m-ową współrzędną, to będzie minus b dzielone przez 2a, czyli po prostu 1. Mamy zatem odpowiedź dla m równego 1. Suma kwadratów, w tym przypadku różnych pierwiastków danego trójmianu, przyjmuje najmniejszą możliwą wartość. Obliczmy sobie jeszcze tę wartość. Wystarczy podstawić w miejsce m jedynkę, co nam daje drugą współrzędną wierzchołka, również równą 1. Zobaczmy teraz, jak zmiana wartości parametru m wpływa na zmianę wartości sumy kwadratów pierwiastków trójmianu. Jeśli m jest równe minus 1, trójmian ma dwa pierwiastki, minus 1 oraz 2. Wówczas suma kwadratów tych pierwiastków wynosi 5. Spójrzmy na ten punkt. Punkt S, właśnie on obrazuje sumę kwadratów pierwiastków, jest zawieszony na wysokości 5. Teraz zwiększając wartość parametru, powodujemy, że punkt S się obniża. Może zatrzymajmy się na przypadku, gdy m jest równe 0. Mamy wówczas dwa pierwiastki, minus 1 oraz 1. Suma kwadratów tych pierwiastków wynosi 2. Dalsze zwiększanie tego parametru prowadzi nas do sytuacji, którą odkryliśmy w rozwiązaniu. Jeśli m będzie równe 1, to wówczas udaje się wyzerować jeden z pierwiastków. Natomiast, to już chyba widać, drugi z pierwiastków zawsze ma wartość minus 1 i to jest właśnie ta sytuacja optymalna. Dalsze zwiększanie prowadzi do wzrostu sumy. Przykładowo, jeśli m będzie równe 2, no to dostaniemy przypadek delty równej 0. Mamy tutaj dwa równe pierwiastki, czy też pierwiastek podwójny równy minus 1. Suma kwadratów tych pierwiastków wynosi 2. No i dalsze zwiększanie m powoduje oczywiście zwiększanie wartości tej sumy. W ostatnim przykładzie mamy wskazać te wartości parametru m, dla których podane równanie, równanie stopnia czwartego, ma cztery różne rozwiązania. Może się wydawać na początku, że tutaj wzory Wieta nie bardzo pasują. Jednak jeśli przekształcimy to równanie do takiej postaci i wprowadzimy nową pomocniczą zmienną t równą x do kwadratu, takie t nie może być ujemne, to dostaniemy następujące równanie już kwadratowe. No i teraz warunki zadania można przedstawić za pomocą warunków dotyczących funkcji kwadratowej. Interesują nas dwa różne dodatnie rozwiązania t1 i t2.
bo tylko takie dodatnie i różne rozwiązania gwarantują nam kolejne rozwiązania x-owe, które można ułożyć parami. Pierwsze dwa to będą plus minus pierwiastek z T1, natomiast kolejne dwa plus minus pierwiastek z T2. Warto zauważyć symetrię względem osi Y. Mamy tutaj trójmian dwukwadratowy, który zawiera same parzyste potęgi X. Takie wyrażenia, takie funkcje opisane podobnymi wyrażeniami nazywamy funkcjami parzystymi. Wykresy tych funkcji są symetryczne względem osi Y, co jest związane z tym, że podstawiając w miejsce X przeciwne liczby, dostajemy takie same wartości. Parzyste potęgi zmieniają minusy na plusy, także dostaniemy identyczne wartości dla przeciwnych argumentów X. Oto zestaw warunków, których spełnienie musimy zagwarantować. Po pierwsze, ten zwyczajowy współczynnik a przy t do kwadratu musi być różny od zera, co oznacza, że m musi być różne od 1. Delta musi być ostro większa od zera, bo chcemy mieć dwa różne pierwiastki, t1 i t2. No i teraz kluczowy moment, zastosowanie wzorów Wieta. Te dwa pierwiastki będą dodatnie, jeśli po pierwsze ich iloczyn będzie większy od zera, no ale to dopuszcza jeszcze dwa minusy, zatem po drugie suma tych pierwiastków musi być większa od zera. Od tego momentu czekają nas trzy dosyć proste nierówności. Na początek nierówność z deltą, która upraszcza się do takiego wyrażenia. Warto rozłożyć to wyrażenie na czynniki. Dostaniemy najlepszą możliwą postać nierówności. Lewa strona jest rozłożona na czynniki. Podobnie będzie z drugą nierównością. Tutaj mamy iloczyn pierwiastków, czyli c dzielone przez a, co będzie większe od zera wtedy i tylko wtedy, gdy c razy a będzie większe od zera. Od razu prowadzi nas to do postaci iloczynowej. Ostatnia nierówność to będzie minus b dzielone przez a większe od zera. Dodaję taką nierówność wymierną, którą natychmiast zamieniamy na nierówność kwadratową z lewą stroną rozłożoną na czynniki. Oznaczmy te nierówności literami a, b i c i po kolei rozwiążmy. W pierwszym przypadku mamy parabolę z ramionami skierowanymi ku dołowi, z miejscami zerowymi widocznymi od razu w nawiasach. Ponieważ interesują nas wartości większe od zera, zatem no, takie będą tutaj między miejscami zerowymi, więc zbiorem rozwiązań tej nierówności będzie przedział między miejscami zerowymi. Tutaj może od razu uwolnimy mianowniki od niewymierności. W przypadku B mamy uśmiechniętą parabolkę, szukamy wartości dodatnich. Takie będą na zewnątrz miejsc zerowych, czyli na lewo od zera, ale bez zera. Następnie na prawo od jedynki, ale również bez jedynki. Stąd zbiorem rozwiązań nierówności B jest suma dwóch przedziałów otwartych. Analogicznie będzie w przypadku nierówności C. Miejscami zerowymi są jedynka i dwójka. Wartości dodatnie są na zewnątrz miejsc zerowych, czyli w przedziale na lewo od jedynki oraz na prawo od dwójki. Zbiorem rozwiązań nierówności C jest suma dwóch przedziałów otwartych. Na koniec poskładajmy zbiory rozwiązań razem, pamiętając, że szukamy części wspólnej. Zbiór rozwiązań A, B i C. Przy okazji mamy też m różne od jedynki, zatem nie musimy tego już specjalnie podkreślać. Częścią wspólną tych zbiorów, które narysowałem, jest ten malutki przedział, otwarty przedział o końcach w punktach minus 2 pierwiastki z 3 dzielone przez 3 i 0. To też jest rozwiązanie naszego zadania. Zobaczmy, jak to wygląda dla różnych wartości parametru m. Na początek m równe minus 2. I tutaj delta jest ujemna, stąd to wyrażenie kwadratowe zmiennej t nie ma miejsc zerowych. Zwiększając m, dochodzimy w końcu do takiego momentu, w którym delta staje się równa 0. To będzie w okolicy punktu minus 1,1547. To jest przybliżona wartość liczby minus 2 pierwiastki z 3 dzielone przez 3. Widać, że począwszy od tego momentu mamy 4 pierwiastki x-owe.
poruszamy się właśnie po zbiorze rozwiązań tego zadania. Tak będzie aż do uzyskania wartości m równej 0, kiedy dostaniemy trzy rozwiązania. Tutaj jedno z rozwiązań, T1, T2, będzie równe 0. Dalsze zwiększanie parametru m oznacza, że jedno z rozwiązań T1, T2 jest ujemne, drugie dodatnie. Wciąż mamy deltę większą od 0. Ciekawym momentem jest m równe 1. Tuż przed jedynką wciąż mamy ramiona skierowane ku dołowi, chociaż coraz szerzej są one ułożone. No i jeśli podstawimy za m jedynkę, to następuje dramatyczna zmiana. W tym momencie dostaniemy parabolę o równaniu y równa się x do kwadratu plus 1. Także tym razem ramiona są skierowane już do góry i tak już pozostaną. Dalsze zwiększanie parametru m powoduje, że no może jeszcze tutaj się zatrzymajmy w okolicach liczby 2 razy pierwiastek z 3 dzielone przez 3, ponieważ dopóki jesteśmy na lewo od tej liczby, to wciąż delta jest większa od 0 i istnieją dwa, chociaż ujemne, pierwiastki T1 i T2. Oczywiście nie mamy tutaj x-ów. Dalsze zwiększanie parametru m daje nam już deltę ujemną i coś ciekawego dzieje się z wykresem. To już nie jest taka normalna parabola, tylko dosyć dziwna, zdeformowana parabola. Widać, że wierzchołek się wypłaszcza, a nawet przy większych wartościach parametru m następuje takie wywinięcie tego wierzchołka do góry. Mamy tutaj ekstrema lokalne, których wyznaczanie wymaga użycia pochodnej. No ale to już jest zupełnie inna bajka. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Układając te zadania, musiałem się na coś zdecydować i przykładowo świadomie pominąłem te problemy, które dotyczą sumy sześcianów, czy też sumy odwrotności pierwiastków trójmianu kwadratowego. Również na maturach pojawiają się od czasu do czasu takie zadania, które wprost w treści zadania mają równanie czy też nierówność z wyrażeniami prowadzącymi do wzorów Wieta. Ponieważ rozwiązałem już kilka takich zadań, więc proponuję samodzielnie uzupełnić ten film poprzez właśnie zobaczenie tych rozwiązań. Można je znaleźć choćby wypisując w wyszukiwarce na moim kanale wzory Wieta i PR, czy też poziom rozszerzony. A jeśli okaże się na przykład, że pojawią się jakieś nowe pomysły, czy też nowa moda związana ze wzorami Wieta, to myślę, że z czasem nakręcę kolejną część.